Cześć wszystkim, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was na niecodzienny odcinek, ponieważ chciałabym pokazać Wam metodę na aplikację podkładu, która jest zainspirowana komentarzem jednej z Was. Komentarz ten znajdował się pod filmem, w którym testowałam nowy sposób na nakładanie korektora i sposobem tym była najpierw aplikacja korektora płynnego, a później połączenie go z korektorem sypkim mineralnym. I właśnie jedna z Was napisała, że ma podobną metodę na podkład, czyli najpierw nakłada podkład płynny, a później gąbeczką wklepuje w niego niewielką ilość sypkiego podkładu mineralnego. Jestem strasznie ciekawa, jak to się sprawdzi, więc bez zbędnego gadania zapraszam Was na odcinek. Zanim przejdę do aplikacji, powiem Wam o jeszcze jednej rzeczy. Uznałam, że nie będę publikować tego komentarza, bo nie chcę, żeby żadna z Was była poddawana ocenie. Chcę po prostu sprawdzić, jak ta metoda się sprawdzi, bo naprawdę mnie ona zainspirowała. Natomiast uznałam, że po prostu tak będzie bezpieczniej, jeżeli tego komentarza tutaj nie będę wyróżniała. Będę pracowała dzisiaj na podkładzie Dior Backstage. To jest podkład, który ma średnie krycie, ale lekką konsystencję i myślę, że właśnie ten podkład może się fajnie połączyć z podkładem mineralnym i wczoraj byłam na zakupach w drogerii Natura i akurat był na wyprzedażach podkład mineralny Skobo. Już go raz testowałam na moim kanale, ale to było w wakacje, miałam trochę ciemniejszy odcień i teraz naprawdę potrzebowałam odcienia trochę jaśniejszego, więc uznałam, że to będzie po prostu świetny krok do tego, żeby wcielić tą metodę w życie i zobaczyć, jak ona się będzie sprawdzała. Będziemy pracować dzisiaj na podobnych zasadach, co w odcinku z testem korektora. Czyli na mojej prawej stronie zrobię makijaż w wersji klasycznej, czyli użyję tylko i wyłącznie podkładu, pudru i tak dalej. Natomiast na stronie lewej, czyli tej, wypróbujemy nową metodę, która będzie połączeniem podkładu płynnego, podkładu mineralnego i reszty kosmetyków modelujących. Teraz nałożę sobie podkład Dior Backstage na całą twarz. Jak widzicie, moja buzia, mimo że już nie jestem taka opalona jak w lato, to i tak jest jaśniejsza niż szyja, więc ten odcień sobie właśnie do szyi wyrównuję i powiem Wam jeszcze jedną rzecz, która myślę, że Was ucieszy. Pokażę Wam różnicę w tych dwóch stronach, nie tylko tak od razu, ale poczekamy sobie parę godzin i wrócimy w drugiej części odcinka, żebyście mogli zobaczyć razem ze mną, bo ja też jestem strasznie ciekawa, jak to się sprawdzi, jak obydwie strony będą wyglądały po upływie, no myślę, że tak co najmniej 8 godzin. Nałożyłam podkład, ale słuchajcie, ja to się teraz zastanawiam, czy ja mogę od razu nakładać podkład mineralny, czy powinnam najpierw położyć korektor, jak to się wszystko ze sobą połączy, ale chyba położę najpierw podkład mineralny, no bo jeżeli działamy etapowo w takiej rutynowej dla nas kolejności, no to zacznę od nałożenia tego mineralnego podkładu i zgodnie z tą metodą, zgodnie z tym zaleceniem będę ten podkład nakładała gąbeczką i użyję tej samej, którą przed chwilą nakładałam Dior Backstage. Zobaczcie, nie mam dużo nawieczku, nie chcę przesadzić, wolę sobie ewentualnie dołożyć, ale jestem podekscytowana, strasznie jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Najpierw sobie tak troszeczkę gąbką rozgrzeję te minerały. Okej, na razie jest bardzo delikatnie, więc dołożę troszkę jeszcze, troszkę więcej. Słuchajcie, moje pierwsze wrażenie jest takie, że rzeczywiście na pewno nie nakłada się to plamiście. Zobaczcie, jest to sypki produkt, który w połączeniu właśnie z płynnym podkładem mógłby dać właśnie wrażenie takiej plamistości, takiego nie do końca równomiernego rozprowadzenia, a zobaczcie, jak to gładko wygląda. I na pewno nie jest to też od razu taki efekt maski ciężkości, absolutnie nie. Dokładam sobie tutaj krycie, ale nadal czuję, że zachowuję tą lekkość. Wyrównam jeszcze oczywiście czoło. A w ogóle jedna z Was też napisała w komentarzach, że w zasadzie to ciekawe, czy jeżeli korektor mineralny fajnie wpływa na zmarszczki pod oczami, to czy równie dobrze będzie wpływał podkład mineralny na zmarszczki na czole. No i chyba jestem jedną z lepszych osób, które może to przetestować, bo jak widzicie, ja zmarszczki na czole mam, więc zobaczymy sobie w ciągu dnia, czy tutaj one będą podkreślone, czy też może będą wyglądały dobrze.
Na ten moment możecie zobaczyć, jak obydwie strony prezentują się jeszcze bez korektora, bez pudru, bez modelowania twarzy. Uważam, że ten podkład mineralny rzeczywiście daje fajne efekty, ponieważ tutaj mamy dołożone krycie, ale na pewno nie czuję, że jest to efekt maski, że jest to efekt ciężkości. Myślę, że osoby, które mają rozszerzone pory, muszą trochę uważać na tą metodę, ponieważ ja musiałam więcej czasu poświęcić nad dokładną aplikacją tych dwóch produktów na moim nosie, gdzie tutaj było to błyskawiczne i zupełnie na to nie zwróciłam uwagi. Natomiast tutaj, po tej lewej stronie, gdzie dokładałam sobie właśnie korektor mineralny, no to te pory w pierwszej chwili, kiedy podkład nie został dokładnie wtłoczony, były trochę podkreślone, więc to jest taka moja mała wskazówka. Słuchajcie, zanim dokończę cały makijaż, chciałabym razem z Wami ocenić, jak z tą metodą łączy się korektor. A jeżeli chodzi o korektor, to użyję ostatnio mojej ulubionej metody, którą już ostatnio ze mną poznaliście, czyli właśnie łączenia korektora płynnego z korektorem mineralnym. I dzisiaj będzie to korektor Art Deco Longwear Concealer, ale nowość u mnie. I oczywiście korektor mineralny z Kobo. Najpierw sobie rozprowadzę po mojej prawej stronie. Od razu wklepię odrobinkę korektora mineralnego. No i zobaczmy stronę lewą. Słuchajcie, nic tu nie zmieniam, robię dokładnie tak samo jak zwykle. Ale zobaczcie, o dziwo, myślałam, że korektor płynny nałożony na podkład sypki się zważy, a tutaj nie ma w ogóle takiego efektu. Zobaczcie, bardzo dobrze to wygląda. Dołożę sobie jeszcze odrobinkę na takie najbardziej zasienione miejsca. Zobaczcie, jak to się dobrze rozprowadziło. Tak wygląda zbliżenie obydwu stron i muszę przyznać, że naprawdę podoba mi się ten efekt, bo myślałam, że podkład mineralny odbierze mi tą naturalność z podkładu Dior, a ja tutaj nadal czuję się lekko, świeżo. Podkład mineralny Kobo to jest podkład, który naprawdę fajnie się utrzymuje w ciągu dnia, natomiast on nie jest pozbawiony tego krycia, więc tak jak mówię, naprawdę obawiałam się trochę efektu maski, zwłaszcza, że nakładałam go gąbeczką, a zawsze podkłady mineralne nakładam pędzlem, więc tutaj jestem w niemałym szoku. Ja troszkę pudruję się oczywiście pudrem Laura Mercier Translucent Powder. Nie mogę tego nie zrobić, bo jak tego nie zrobię, to moje czoło będzie na 1000% wyświecone. Zrobię to oczywiście tylko w strefie T, żeby nie zaburzyć tej naturalności, tej lekkości obydwu stron, jeżeli chodzi o boczne partie twarzy. Wymodeluję twarz, dokończę makijaż i zrobimy sobie takie ostateczne podsumowanie. Ja dokończyłam makijaż, tak prezentuje się efekt końcowy i o ile jestem zadowolona naprawdę z całości, uważam nawet, o dziwo, po raz drugi o dziwo, że nawet ta strona z podkładem mineralnym wygląda na bardziej nawilżoną i świeższą niż ta bez podkładu mineralnego. Natomiast zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz. O ile tutaj na policzku naprawdę nakładałam minimalną ilość tego podkładu mineralnego na podkład płynny, o tyle na czole chyba trochę się pospieszyłam i zobaczcie, tutaj widać taką plamę w tym miejscu, kiedy nałożyłam sobie tego podkładu mineralnego więcej. Więc to jest taka wskazówka dla mnie i dla Was, że jeżeli będziecie chcieli wypróbować tą metodę, to naprawdę nakładajcie maluteńko tego podkładu mineralnego na gąbkę, bo może się stworzyć plama. A teraz słuchajcie, mamy godzinę 12:07, ja lecę pozałatwiać różne sprawy, wiecie, mamy teraz gorący okres i widzimy się w drugiej części filmu, czyli w podsumowaniu tego makijażu. Prawie bym od Was uciekła bez utrwalania makijażu, dzisiaj będę się utrwalać mgiełką Urban Decay All Nighter. Do zobaczenia. Jestem z powrotem. Mamy już godzinę 20:50, co oznacza, że makijaż mam na sobie niespełna 9 godzin. I muszę Wam powiedzieć, że no widzę pewną różnicę. Ciekawa jestem, czy Wy możecie już ją na tym etapie dostrzec. Jednak strona, gdzie nałożyłam podkład mineralny, wygląda tak trochę gładziej i mam wrażenie, że po prostu makijaż jest prawie że nienaruszony. To jest coś niesamowitego, obłędnego. Po mojej prawej stronie, czyli po stronie, gdzie miałam tylko i wyłącznie podkład Diora, makijaż też trzyma się bardzo dobrze. Wiecie, że ja ten podkład Dior Backstage, naprawdę lubię i jak widzicie, on bez takiego dodatkowego wzmocnienia, wsparcia też naprawdę doskonale utrzymuje się na skórze. Natomiast na stronie, gdzie dołożyłam jeszcze trochę podkładu mineralnego, no ja z efektu jestem po prostu mega zadowolona, czuję się po prostu bosko i muszę Wam jeszcze powiedzieć, że właśnie ta metoda, w której łączę korektor pod okiem z korektorem mineralnym, jest dla mnie zbawieniem mojego życia. No naprawdę, po tylu godzinach
dniach tak dobrze i świeżo wyglądający obszar pod okiem, no to prawdziwy dar. I zobaczcie też, jak pięknie cienie się tutaj utrzymują. Naprawdę, no nie mam praktycznie żadnych zastrzeżeń. Ta strona, gdzie miałam podkład mineralny, mam wrażenie, że zobaczcie, tutaj w okolicy nosa trochę mniej się wyświeciła niż po tej stronie, gdzie tego podkładu mineralnego nie miałam. Ja tylko i wyłącznie raz troszkę przypudrowałam się w ciągu dnia, ale to dlatego, że musiałam wyjść, musiałam spotkać się z ludźmi, no i chciałam tak minimalnie sobie ten makijaż poprawić, więc tutaj też macie obraz tego, jak to wygląda po jednej tylko i wyłącznie poprawce w ciągu dnia. Ale dodam jeszcze, że jak wyszłam, to musiałam przejść jakieś 1,5 kilometra pieszo, gdzie zacinał taki okropny śnieg z deszczem, więc ja jestem w ogóle w szoku, że ten makijaż tak mi się trzyma, naprawdę. No i w tym miejscu chciałam bardzo podziękować mojej widzce, która mi tą metodę poleciła. Tak jak powiedziałam we wstępie, nie chciałam upublicznić tego komentarza, bo po prostu nie chciałam nikogo narażać na ocenę, bo jeszcze nie wiedziałam, czy ten odcinek będzie pozytywny, czy negatywny, ale osoba, która ten komentarz napisała, na pewno wie, że to o niej mowa, więc naprawdę z całego serca dziękuję i jeżeli chciałabyś, żebym napisała w opisie pod filmem, że to był właśnie komentarz od Ciebie, to napisz do mnie na Instagramie, z chęcią podzielę się tą informacją. Zwróćcie jeszcze uwagę na dwa szczegóły, które moim zdaniem naprawdę wyróżniają obydwie strony. Po stronie, gdzie nie miałam podkładu mineralnego, zobaczcie, no oczywiście przy nosie ten podkład mi się trochę wytarł, natomiast zobaczcie, tutaj, gdzie ten podkład mineralny był, podkład nadal mam na nosie i dla mnie to jest po prostu do coś niecodziennego, bo jak wiecie, mój nos jest problematyczny i zazwyczaj mam problem z utrzymywaniem się podkładu w tej strefie, a tutaj jest naprawdę super. I jeszcze druga kwestia, zobaczcie, tutaj przy modelowaniu, przy uchu część bez podkładu mineralnego tak trochę się powycierała, natomiast tutaj zobaczcie, jak cały czas jest gładko. Więc słuchajcie, mamy dzisiaj naprawdę duży sukces. Dla mnie odkrycie metody łączenia korektorów czy podkładów płynnych z produktami mineralnymi to po prostu chyba ostatnie odkrycie mojego życia. Czuję się po prostu super i cieszę się, że wpadłam na tą metodę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak było, to zostawcie mi kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Oczywiście jak zwykle czekam na Wasze komentarze, na Wasze subskrypcje i zdradzę Wam, że już pracuję nad odcinkiem. Jeszcze nie chcę tak do końca mówić, o co chodzi, ale próśb o ten temat miałam chyba najwięcej w historii mojego YouTube'a, także bądźcie uważni, a ja życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem.